Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Chciałbym przeczytać jeden z maili, jaki otrzymałem, za który dziękuję. I tych dużo maili otrzymuję, na wszystkie staram się odpisywać, nie zawsze w terminie, także wybaczcie. Pięknie dziękuję za pańskie odpowiedzi. To pani pisze, która była w dużej depresji. Pani Dorota z Łodzi. Kiedy pisałem do pana mojego ostatniego maila, byłem w głębokiej depresji. Ostatnie 3 lata mojego życia było pasmem nieszczęść. Teraz dzięki Bogu jest zdecydowanie lepiej. Nawet nie jest pan w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo pomogły mi pańskie audycje. Dziękuję z całego serca za pracę. Pomógł mi pan zejść z tego przysłowiowego parapetu i pokazał, jak mimo przeciwności losu cieszyć się życiem. Bardzo mi miło, bardzo mi przyjemnie. Dziękuję za te wszystkie maile, bo jeżeli udało mi się komuś dzięki tym dyktowaniom dopomóc, tym bardziej się cieszę, tym bardziej się raduję i chciałbym jak największej ilości osób pomagać poprzez zdanie sobie sprawy, że jak jest źle, nawet jak ktoś jest niepełnosprawny, tak jak miałem tutaj audycje te poprzednie, na które też zapraszam z osobą na wózku, nawet wtedy można wygrać swoje życie. Ta pani Teresa całkowicie zaakceptowała, że jest to konsekwencja jej poprzedniego życia, że musiała w tym życiu usiąść na wózku. No ale dobrze, zaakceptować to jedno, okej. Mam ciężki los, nie zwalam winy na innych. To jest najważniejsze. Nie szukać winnych wokół siebie. Bo jak się chce psa uderzyć, to się zawsze kij znajdzie, jak to się mówi. Ale wejrzeć właśnie w siebie. Wszystko jest w nas, wszystkie odpowiedzi i wszystkie rozwiązania na wszystkie problemy są w nas. W każdym z was. Także nie wincie nikogo. Zaakceptujcie, że skoro jest tak, jak jest i znaleźliście się w takiej czy innej trudnej sytuacji, czy ciężkiej, to jest to konsekwencja waszych działań. Ale nie siedzieć z założonymi rękami i nie znosić swojego losu. I nie użalać się nad swoim losem, nie lizać swojego ego. Och, jak mi strasznie, o, jak mi niedobrze, litujcie się wszyscy ludzie nade mną, bo jest taka straszna tragedia mnie spotkała i to, i tamto. A wziąć życie w swoje własne ręce i działać. W każdej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście, czy jakieś pozytywne działania. I to należy właśnie tak robić. Ale nie robić na siłę, z przymusu, a raczej jednak zrozumieć, pokochać swoje życie, pokochać siebie, jakim się jest w danej sytuacji i działać. I wygrywać dla siebie jak najwięcej, bo z tego przychodzi satysfakcja. A tak tracimy energię na zwalanie winy na innych, na litowanie się nad sobą, a to jest, uważam, bardzo głupi sposób wykorzystywania swojej energii. Lepiej ją wykorzystać na pozytywne elementy. Okej, jest jak jest. Siedzę w bagnie, powiedzmy, po uszy, bo jestem niepełnosprawny albo mam taką straszną sytuację, że no, nie wiem, jeżeli chodzi o matki, to nic gorszego niż utrata dziecka własnego nie może spotkać. A wielokrotnie jest to też największa tragedia dla ojca takiego dziecka, ale już są różne inne ciężkie sytuacje, w których się znajdujemy, a więc nie litować się nad sobą, że ja siedzę po szyję w takiej strasznej sytuacji, a inni mają tak fajnie i ludzie litujcie się nade mną, podajcie mi dłoń, wyciągnijcie mnie chociaż centymetr. Nie, należy zmienić nastawienie o 180 stopni na pozytywne i tylko tym pozytywnym elementem i
wewnętrzną miłością, okaże się, że to bagno, w którym siedzimy, znika i koncentrujemy się na zupełnie innych rzeczach, zaczynamy działać, zaczyna przychodzić taki czy inny sukces i życie robi się fajne. Także dziękuję za takie maile. No właśnie, cieszę się, że pomogłem pani zejść z tego przysłowiowego parapetu. Jak studiowałem psychologię, no to najważniejsze było, żeby tą osobę, która chce popełnić samobójstwo, ściągnąć z tego przysłowiowego parapetu, żeby nie skoczyła, prawda, czy nie skoczył i nie dokonał morderstwa na sobie, bo jak już zejdzie z parapetu, no to już wtedy można rozmawiać, już jest zupełnie inna sytuacja. No ale poprzez takie porównania też pamiętam z wykładów jeszcze w Warszawie, właśnie w ten sposób. Najważniejsze, żeby osoba zeszła z parapetu. Następna audycja to będą właśnie odpowiedzi na wasze maile, których jest tutaj mnóstwo, ale to już nie dzisiaj, może jutro. Natomiast dzisiaj jeszcze chciałbym powiedzieć o tej niezwykłej lekkości dyktowań i o tym, że one są naprawdę nieziemskie. Wiele osób podkreśla, że te dyktowania są nieziemskie. One są nieziemskie, bo one, mimo że spisane ręką żyjącego człowieka, ręką medium Nel Haliny Noel, to jednak jest to każde dyktowanie, indywidualne wyładowanie danego ducha, co dany duch chciał przekazać w tym swoim dyktowaniu. Każda książka jest inna, każdy tom jest inny, innej dziedzinie jakby poświęcony, a wszystkie się składają w te 7 tomów, które dotychczas wydałem. Przygotowuję 8 i tak jak mówiłem, też przygotowuję Biblię XX wieku otrzymaną przez Nel Halinę Noel. Właśnie nie ma tutaj oceniania w tych dyktowaniach. Jest w nich spokój. Jeżeli jest mowa o tym, że kogoś spotkała tragedia, to jest to podkreślane zawsze, że jest to konsekwencja tego prawa przyczyny i skutku. Że jeżeli ktoś jest niewidomy, niepełnosprawny, kaleka, to jest to konsekwencja poprzedniego życia. I chociażby nie wiadomo, jakby się człowiek obrażał na życie, jak bardzo litował nad sobą, nic tego nie zmieni. I można tak, litując się nad sobą, przeżyć jedno życie, 2, 3, 5, 10, aż w końcu taki duch czy człowiek dochodzi do wniosku, no dosyć. Nie będę trwał przez 5 czy 10 żyć w tym samym stanie, w takim samym marazmie. Biorę się za siebie. Mój stan jest ciężki, moja sytuacja jest ciężka, ale zaczynam działać. Zaczynam działać pozytywnie. I tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, to jest jedyna droga. Wielokrotnie ludzie mówią, że nie ma sensacji w tych dyktowaniach. No, sensacji trochę jest, tak jak chociażby matka Hitlera, czy i Sikorski, i Kennedy, którzy dyktowali, kto ich zlikwidował. Ale nie ma tu podawania nazwisk, epatowania właśnie nazwiskami, szczegółami, kto dokładnie na przykład generała Sikorskiego zlikwidował, czy kto dokładnie zastrzelił jakie osoby prezydenta Kennedy'ego i tak dalej, bo rolą tych dyktowań jest pomagać, a nie szkodzić. Dlatego one są takie ogólne, one są spokojne, wyważone, mimo że wielokrotnie bardzo emocjonalne, bo dla takiego ducha możność podyktowania to jest nie lada gratka, jak się te duchy wyrażają. To jest coś fenomenalnego, żeby móc przekazać to, co się czuje, nawet po setkach czy tysiącach lat, tak jak w przypadku faraonów. Jak wywoływaliśmy do podyktowania faraonów i Nel Halina Noel otrzymywała dyktowania od faraonów czy cesarzy, no to oni dyktowali, że od tego czasu albo się rodzili, albo się nie rodzili,
jeden faraon stwierdził, że on się nie rodził jeszcze. On sobie te 3000 lat, czy ja mówię nawet więcej, 4 czy 5 tysięcy lat od czasów starożytnego Egiptu czeka. I on sobie jeszcze poczeka. Czas nie istnieje, przestrzeń nie istnieje w świecie ducha, więc on sobie może czekać. A inny duch, którego dynamika jest zupełnie inna i który no, bardziej to życie kocha i te elementy, które tutaj są i z których możemy korzystać, a których nie mamy jako duchy, to rodzi się szybciej, raz, częstokroć raz za razem. Ale zawsze z każdego dyktowania właśnie przebija ten spokój, zrozumienie. Ale jednocześnie też wielkie ostrzeżenie, że jeżeli nic nie będzie zrobione, to naprawdę ta cywilizacja może przestać istnieć. Nie przestała istnieć w 1984, bo Nelhalina Noel i inne zadziałały, ale może przestać istnieć, jeżeli nic nie będzie zrobione. I tak jak na przykład, gdy Nelhalina Noel otrzymywała od naszego Adama Mickiewicza dyktowanie i pytaliśmy go o przyszłość, Nelhalina Noel zobaczyła takie straszne obrazy, ale Mickiewicz nic na ten temat nie podyktował. Jedyne, co dał znać, to właśnie też w taki spokojny, wyważony sposób, że nastąpią inne, lepsze czasy i również dla naszego narodu, dla Polski. Jednak na to muszą nastąpić drastyczne wydarzenia. Czyli najpierw musi dojść do no dosyć wielu drastycznych wydarzeń, żeby znowu było dobrze. Taka sytuacja się powtarza sprzed 2000 lat. Tam rzeczywiście doszło do drastycznych wydarzeń, ale jednak największą bronią jest miłość i miłosierdzie, które potrafiło rozsadzić to imperium rzymskie niesprawiedliwości. Bo jak ktoś był Rzymianinem, to mu było fajnie, ale był niewolnikiem, no to był czymś pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem, ale bardziej zwierzęciem niż człowiekiem. Ale technologia w złych rękach użyta daje zbrodnicze narzędzia. Niestety to, co się teraz dzieje. I na koniec jeszcze no, to ostrzeżenie świętego Wojciecha Adalberta z 1986 roku o tych wydarzeniach, które teraz się dzieją. Otóż siły zła są bardzo, ale to bardzo ubogie. Oni nie wiedzą, że należąc do tych sił, krzywdzą siebie najbardziej. No właśnie tak, jak ilustrowałem w poprzedniej audycji Łotrem Hitlerem. Siły zła mają wiele w zanadrzu, ażeby życie wasze uczynić znacznie, znacznie trudniejsze niż macie dotychczas. To, co się teraz dzieje. Także nasze życie jeszcze bardziej będzie utrudnione i musimy się każdy w swój własny sposób bronić siebie i swoich najbliższych. To, że będą cierpieć katusze większe niż cierpieli dotychczas, ich złe instynkty są silniejsze ponad ich rozsądek. Te złe instynkty po prostu przysłaniają serce i no, blokują to, co wszyscy mamy w sercu, to boskie dobro. Służalczyków mają coraz więcej, te złe siły. Także widzicie, nawet o takich drastycznych czasach, jakie teraz mamy, tych przetasowań i tego, co się teraz dzieje i będzie działo w najbliższym czasie, to duchy też dyktują w sposób spokojny i oględny. Nie chodzi o wywoływanie sensacji, nie chodzi o wywoływanie strachu, tak jak czytacie teraz, każdy stara się czymś straszyć. Tych teorii jest mnóstwo spiskowych.
i tych spiskowych prawdziwych, no bo na spiskach cały świat jedzie, to zostało już no, wprowadzone do tej cywilizacji, zainicjowane przez Watykan, który też na spiskach się opierał od początku prawie swego istnienia. Nie mówiąc o tych pierwszych wiekach, tych fantastycznych chrześcijan, którzy rozsadzali miłością i miłosierdziem Imperium Rzymskie od środka. Także większość tego, co słuchacie i oglądacie, jest nastawiona, żeby was wystraszyć, żebyście się bali, żebyście byli przerażeni, żebyście nie wiedzieli, o co chodzi. Należy wpuścić kogoś w maliny, jak to się mówi, a później mu podać prawdę, bo w tych malinach to on i tak się nie rozezna, gdzie jest prawda, gdzie ta prawda leży i jaka ona faktycznie jest. A jeszcze się przekręca tą prawdę w taki sposób, że to wygląda jak prawda, ale nie jest prawdą. I tak niestety działają dzisiejsze łotry XXI wieku, którzy czynią to życie nasze coraz trudniejsze, coraz gorsze. Zapraszam do subskrybowania. Polecajcie audycję innym i polecajcie też książki, właśnie te spokojne. Każdy się z nich dowie, jak naprawdę jest, jakim prawom podlegamy i jakie życie jest naprawdę proste, gdy się zaakceptuje to prawo Stwórcy, Jezusa, Boga. Co posiejesz, to zbierzesz. I gdy się zrozumie, że Bóg Stwórca, nasi rodzice duchowi, zechciał przyjść na tą planetę, sam Stwórca, i urodzić się jako człowiek, jako Jezus, to jest rzeczywiście tak silne emocje, rozsadzające prawie serce. Ja dzięki tej wiedzy, że Jezus nie był Synem Bożym, a Bogiem, no pokochałem bardzo Jezusa, moich rodziców duchowych. Stałem się na powrót takim szczęśliwym dzieckiem Bożym. Jak to jesteście dzieciaczki, jak czasem pamiętacie, jak mieliście szczęśliwą, czy macie rodzinę, to dziecko sobie biega, bo wie, że jest tatuś, że jest mamusia i że opiekują się swoimi dziećmi. To samo my jako dzieci Boże, też nasi rodzice duchowi, Bóg, Jezus opiekuje się nami, ale starają się te duchy i dyktowania Boga w Biblii, no jednak powiedzieć nam w sposób bardzo spokojny, delikatny, że wszystko ma swoje konsekwencje, nie ma praw bez obowiązków. Ten dar samostanowienia, ten dar kreowania rzeczywistości według tego, co sobie upodobamy, co sobie wymyślimy, ma jednak konsekwencje właśnie w postaci odpowiadania za swoje czyny. Wszystko jest dobrze, jak się czyni dobro, bo to wraca, gorzej, jak się czyni zło, bo to zło, to uczyniona krzywda, niestety wraca. Także polecajcie dyktowania innym. Ja podkreślam, że jest to produkt 100% polski, bo dyktowania otrzymywała Polka Nel Halina Noel w języku polskim. Nawet jak jakiś duch chciał dyktować po angielsku, ten język też bardzo dobrze Nel Halina Noel znała, to jednak mówiła: nie, 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 ja proszę po polsku. Chcę, żeby było podane, że te dyktowania będą kiedyś tłumaczone na inne języki i że właśnie zostały przetłumaczone z języka polskiego. Także jak mówiłem, produkt 100% polski, bo nie tylko Polka otrzymywała te dyktowania w języku polskim, ale teraz Polak je propaguje. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do miłego.